Jesteśmy na wsi, na terenie wsi Trębki, która wchodzi w skład ziemi zakroczyńskiej, a ziemia zakroczyńska wchodziła w skład od 1834 roku w skład twierdzy modlińskiej. To tutaj w Modlinie i na tych ziemiach rozgrywały się od tamtego czasu, od 1806 roku, wszelkie wydarzenia związane z Europą i z tym, co na terenie Europy się działo. I tu we wrześniu 1939 roku stanęły naprzeciw siebie dwa diametralnie odmienne żywioły. Pancerny, krwiożerczy, nienasycony smok germański i broniące swojej ziemi zdecydowane na wszystko słowiańskie plemię Piastów. Już latem 1939 roku, kiedy Hitler nie był jeszcze zdecydowany, czy uderzy na zachód, czy na Polskę. Wtedy sprytnie Anglicy i Francuzi zawarli za nim układ o pomocy. Niemcy od strony Kroczewa, od strony właśnie Trębki, zbliżają się do przedpola twierdzy modlińskiej, którym był zakroczyn. Port numer 1, port numer 10, port 12, 13. Od razu z marszu, pędząc przed sobą te rozbite nasze jednostki. Z tym, że duch żołnierski, wola walki była ważniejsza od zasobów nawet materialnych i technicznych. Przez te 29 dni, w ciągu jednego dnia, niemieckie wojsko wystrzeliwało więcej amunicji, niż my jej w ogóle nie mieli. Niemcy mieli tutaj na naszym terenie piątą kolumnę, która była tak doskonale zorganizowana, że we wspomnieniach tamtych żołnierzy zachowały się takie opisy, że kiedy podjeżdżała kuchnia polowa pobliżej pierwszej linii frontu, od razu pojawiał się niemiecki samolot, który rozbijał ją w drobny mak. Żołnierze zostawali bez żywności. W czasie jednego z ataków naszych żołnierzy, widzieliście Państwo tutaj właśnie na wysokości Kroczewa, żołnierze z 13 kompanii 32 pułku zdobywają niemiecki karabin maszynowy MG-42, który przeciągają na swoją stronę. On jakiś czas służył naszemu wojsku, ale ze względu na brak amunicji po prostu został odrzucony. Miasta Synki będzie to, co Państwu, to, o czym Państwu mówiłem, ten niesamowity głód, kiedy żołnierze żywili się to, co zdobyli na zakroczymskich polach. Tu zawsze były warzywa, teraz trochę czasy się zmieniły, ale wtedy tych warzyw było bardzo dużo. Widzimy czołgającego się żołnierza pod ogniem nieprzyjaciela, to, co znajdował na polu. Resztki warzyw, były takie zdarzenia. U Państwa Tomaszewskich na wójtostwie bomba rozerwała krowę. Po prostu była ona gotowana w takich dużych garach do gotowania bielizny i mieszkańcy sami roznosili to ugotowane mięso na pierwszą linię frontu, żeby jako tako chociaż wesprzeć żołnierzy, którzy naprawdę głodowali. W czasie podpisywania aktu kapitulacji między generałem Tome a generałem Adolfem von Straussem jako drugi punkt
w akcie kapitulacji znalazł się punkt, że Niemcy nakarmią załogę Modlina. Najpierw popatrzą rannych, a potem nakarmią załogę Modlina. Tak panował tu bój. I tutaj widzimy taką namiastkę sceny, kiedy żołnierz udaje się przed własne zasieki na przedpole, podwójność dla siebie i dla swoich. Podrzały przez tego drugiego pułku piechoty wybierają niemiecką Forfocztę z rynku Zakraczyńskiego. Tylko przez kilka godzin utrzymały się Niemcy na naszym rynku. Żołnierze wracają po wyparciu Niemców na swoje pozycje. Generał Tome, było to pod Sochocinem na drodze do Jabłonnej. Generał Tome z parlamentariuszami będzie rozmawiał z wysłannikami generała Adolfa von Straussa, dowódcy drugiego niemieckiego korpusu armijnego. Dokonali Niemcy też na forcie numer 1 po podpisaniu kapitulacji największej zbrodni na jeńcach wojennych w czasie kampanii wrześniowej. Rozerwali granatami, spalili miotaczami płomieni, rozstrzelali po podpisaniu aktu kapitulacji 590 naszych żołnierzy. Wszyscy oni spoczywają na Zakroczyńskim cmentarzu w tej pięknej kwaterze, gdzie zawsze powiewa biało-czerwona. Zamordowali też po wejściu do Zakroczynia zniszczonego, spalonego w 90% 104 cywilne osoby. Po prostu wchodząc do Zakroczynia strzelali do wszystkiego, co się ruszało. Zabijali nawet zwierzęta. Zakroczyn spalony, ludzie siedzieli w piwnicach, rzucali granaty, mordowali ludzi. Nie uszanowali warunków kapitulacyjnych. Oto właśnie idą nasi żołnierze do niewoli. Oni byli tutaj pod Kroczewem gromadzeni i stąd z majątku z Kroczewa rozwożeni do obozów, przeważnie do Działdowa. Większość szeregowych zostało zwolnionych, a oficerowie trafili do flagów, do obozów dla oficerów. Znajdujemy, kupujemy dzisiaj na niemieckim eBayu zdjęcia. Jedno ze zdjęć stoi tam przy tej ladzie do cięcia żyta, do cięcia zboża. Jak bardzo okrutni byli Niemcy, mamy trzy zdjęcia kupione od potomków niemieckiego żołnierza. Widać, jak przez gałachy przechodzi kolumna jeńców. Około 60 jeńców zostaje polskich odprowadzona. Za chwilę już jest zdjęcie, kiedy oni leżą. I trzecie zdjęcie, kiedy widać, że żołnierze byli po śmierci przeszukiwani. Poprzewracane są, powywracane kieszenie, poprzewracane chlebaki. A cóż ten polski żołnierz po 29 dniach mógł przy sobie? Głodny, wyczerpany. Może zdjęcie matki, żony, czy zdjęcie dziecka swojego. 590 zamordowanych, rozstrzelanych żołnierzy tutaj na terenie Zakroczynia. Bądź tam gdzieś pochwalony, żołnierzu nieznany, żary. Grają ci wszystkie dzwony, żumią ci wszystkie sztandary i ludu wyległy miliony. Uczcić tą śmierć i rany. Żołnierzu szary, nieznany, niech w tej trumny naród stanie w wielkim milczeniu w ciszy. A może wówczas usłyszysz husarskich skrzydeł granie i wielki szum chorągwiany. I idą rycerze bohatery spod Grunwaldu, Wiednia, Samosiery. Na twoje idą powitanie, żołnierzu wielki, nieznany. A chociaż płyną za tobą żałobne kwiaty i pienia i dzwonów pogrzebnych bicie, nie idziesz czarną żałobą, lecz blask cię opromienia. Idziesz dostojnie i dumnie, bo Polski poczęło się życie w tej skromnej żołnierskiej trumnie. Piękne to podziękowanie dla tego naszego bohatera, którego kilka dni temu znaleźliśmy. Ku jego czci ta dzisiejsza maleńka inscenizacja. Dziękujemy serdecznie, najszczerzej czułemu, wielkiemu człowiekowi, panu Grzegorzowi Samorajowi, który to wszystko zorganizował, który okazał swoje wielkie serce. Przed państwem definiują pododdziały biorące udział w naszej dzisiejszym epizodzie. GRH Campinos pod dowództwem pana Krzysztofa Gizińskiego,